słaby. Krainy śmiertelnych pogrążone są w nieustających, błahych sporach. Nieświadome tego, co czeka na północy. Przybywam przed oblicze potężnego Archaona jako zwykły sługa. Wybraniec mrocznych bogów decyduje się posłuchać moich porad, przynajmniej na razie. Modlę się do mrocznych potęg, żebym go nie zawiódł. Pomimo ryzyka staram się przekonać mojego pana, że czas wyruszyć na południe. Ludzie północy stają się niespokojni. Musimy wykorzystać ten fakt i wysłać plemiona, by zalały stary świat. Sam Archaon, wybraniec mrocznych bogów, stanie na czele hord chaosu, pustoszących krainy ludzi i krasnoludów. Żadna dusza, grzeszna lub nieskalana, nie doczeka się zbawienia. Kłaniam się nisko i po samo brzuszysko. Cześć kochani, witajcie. Bardzo się cieszę, że jest nas już 17 na kanale. Świetnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, każdego osobna i wszystkich naraz. Tak, zaczynamy kampanię chaosu. Gramy sobie Archaonem, czyli panem czasu końca. Przeczytajmy sobie opis tutaj. Czas jest nic nieznaczącym konceptem w Królestwie Chaosu. Czy Archaon zakończył już to przeklęte zadanie, czy dopiero zaczął swą piekielną podróż? Dla niego to żadna różnica, gdyż jest wszechwybrańcem, którego przeznaczeniem jest zesłać czas końca na śmiertelnych głupców, którzy toczą swoje żałosne żywoty na południu. Zapłacą za to. Ceną będzie krew, rzeź i śmierć. Od razu przy okazji chciałbym was zapytać. Dam wam tutaj w prawym górnym rogu pewnie będzie ankieta. Takie małe, szare, prostokątne coś. Odnośnie długości trwania odcinków. Wiele tam komentarzy widziałem, że właśnie odcinki są za krótkie, jest za mało bitew i tak dalej, więc będzie specjalnie dla was ankieta tutaj umieszczona, będziecie mogli odpowiedzieć, tam podać jakieś... będzie kilka odpowiedzi i im więcej będzie danej odpowiedzi, tym takie właśnie będę długości odcinki robił. Tak mniej więcej, trochę się zamotałem. Wiecie o co chodzi, nie? Także zapraszam serdecznie do korzystania z ankiety i zobaczymy co z tego wyjdzie. I przy okazji jeszcze pytanko do was, czy chcielibyście tutaj filmy na kanale w takim stylu, że będę omawiał lora Warhammera. Wiecie, na przykład opis jakiejś postaci, na przykład Archaona, kim był, co robił, jak się stało to wszystko, że za kim właśnie jest teraz wybrańcem chaosu, albo właśnie frakcji, czy tam jakieś mają mocne strony, słabe, skąd się wywodzą, kto jest głową państwa, frakcji danej, albo nawet... nie wiem. O elektorach, różnie. Krasnoludy, Skaveni, wszystko mogę opisać. Jeśli tylko macie ochotę na takie filmiki, więc dajcie znać w komentarzu, czy was to w ogóle interesuje. Jesteś wszechwybrańcem. Wezwanym do boju przez bogów trzeba zaspokoić ich żądze zniszczenia. Wyruszysz do krain śmiertelników, by szerzyć strach i zniszczenie. Wykorzystaj pomoc plemion z zachodu Norski lub zabij je, jeśli... Dalej na południu leżą krainy ludzi. Będą opierać się twojej inwazji. Wiedzą, że przynosisz im zgubę. Pożeraj duszę śwogów chaosu. Ruszaj szerzyć nicość w ich imieniu. Okej, okay, czyli tak, cel rozdziału przydzielono. Mamy tutaj zamiar zniszczyć cały stary świat, czyli południowców, imperium, krasnoludy i tak dalej. Wszyscy są pionkami w szponach chaosu, wszyscy muszą mu służyć. Postępuj zgodnie z wolą mrocznych bogów i rozpocznij dzieło zniszczenia zwiastujące czas końca. Zniszcz lub zrób osady 4, obecna liczba 0, suma łask plus 2000. Tutaj walutą u chaosu są łaski.
Można ją zdobywać dzięki budynkom, grabieniu, pozwolińskiej bitwie, plądrowaniu i dyplomacji. Nie wiem, jak można łaskę zdobywać bogów za sprawą dyplomacji, no ale okej. Przejdźmy się kawałek. W tryb obozu teraz nie możemy wejść na pewno, oczywiście. Pierwsze co, zniszczmy sobie ten obóz Bersonlingów. Dzięki temu go przejmiemy i będziemy mieli swoją pierwszą frakcję marionetek chaosu. Będą nam pomagać w trakcie kampanii. I jeszcze coś chciałem się was zapytać, nie pamiętam teraz dokładnie co, jak mi się przypomni, to się zapytam. Droga ku zagładzie, okej, okay, pierwsze jakieś jest... jakieś badanie... osiągnęliśmy. Nadzór mocnych bogów jest minus 15% dla kosztów werbunku jednostek resantów, co przychody z łupu zawanych po bitwie plus 10% i przychody z łupienia osad plus 10%. Weźmy sobie po bitwie. I teraz tak. Mamy to swoje jako... Lord Chaosu i tak dalej, Hordy Chaosu, nie mamy swoich miast, mogą nas użyć jedynie te właśnie bodajże chyba cztery teraz frakcje, są Bersonlingowie, są Aeslingowie, są chyba Wargowie, którzy nam też będą służyć i nie jestem pewien, czy nie ma to jakiejś właśnie nowej frakcji norskiej. Zobaczymy. Aha, czyli Skylingowie i Wargowie, tak? To są ci, którzy mogą mi służyć, z tego co mi się wydaje. A Bersonlingowie? Dlaczego ich tutaj nie ma? Dziwne. A może oni właśnie nie mogą, a mogą tylko ci, których nie ma? Ciekawe, nie mam pojęcia. Dobrze, pierwsza bitwa trywialna, proszę was. Rozegrajmy sobie automatycznie. Straty 49, tyle co nic. Przebudźmy od razu plemię. Okej, okay, postójmy tutaj z nimi kilka tur, żeby się trochę rozwinęli i żeby nie zostali zniszczeni od razu przez Kislev, bo jak splądrują tę osadę i ją zniszczą do cna, to... ja nie mogę jej sam osobiście wznowić do życia. Co jest trochę uporczywe. Ewentualnie jeśli ktoś by przejął to miasto na z powrotem, postawił je na nogi, wtedy mogę zaatakować i znowu przebudzić plemię Bersonlingów. A tak to jest, jak widzicie, lipa. Weźmy sobie z dwie jednostki grasantów jeszcze. Postać ma poziom. Wgrałem tego moda, który daje 5 punktów umiejętności na pierwszym poziomie i za każdy kolejny poziom są 2. Jest to oczywiście do tych większych lordów, magów i tak dalej, to się nie tyczy. Więc tak, dajmy sobie na pewno wędrowca w aurę dominacji. Kulę ognia jak najbardziej. Myślę, że oko bogów też możemy dać. Tak po trochu z każdego i do rozwoju hordy. Na pewno nam się to przyda, mamy na razie plus 2, więc tyle co nic. Puśćmy turę. Okej. Możemy sobie rozwinąć arenę sądów. Weźmiemy ze względu na to, że możemy sobie tutaj zrekrutować ogary chaosu z trucizną, które bardzo dobrze działają przeciwko wszelkim rodzajom jednostki, bo trucizna przede wszystkim tak, obniża im chyba atak w zwarciu, obronę w zwarciu i bodajże prędkość. Więc to będzie bardzo spoko, zwłaszcza na jakieś jednostki konnicy, które będą nas nękać. Spróbujmy sobie wytyczyć im... Czy mogę wam wytyczyć cel? Chyba nie mogę na razie. Szkoda. Okej, okay, zwerbujmy kilka tych jednostek. Z 3. Toporami do rzucania. To są konni grasanci. Są po prostu straż przednia bez... A nie, mają amunicję. No proszę. Tu mają przebicie pancerza. Dobra, dwie jednostki na razie wystarczą. Mamy grasantów chaosu z wielką bronią, którzy mają przebicie pancerza. Pancerze mają tyle co nic, bo 15, więc są to tylko maruderzy. Dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda nasza osada. Mamy nadwyżkę ludności 2, ale nie mamy chyba, tak dokładnie, nie mamy pieniędzy, żeby sobie ją rozwinąć. Okej, okay, misja przydzielona, ogień i złoto. Zniszczył złup następującą osadę Sjocht Kraken, czyli tutaj należącą do krasnoludów. Bodajże Kraka Drag, dokładnie, od nazwy stolicy prowincji, dokładniej. Okej, okay, przejdźmy się, może nie, może najpierw zobaczmy, co tutaj możemy zmajstrować w Kislewie. Przede wszystkim dobrze będzie, jeśli zaczniemy tutaj spaczenie chaosu wprowadzać do Kislewu, bo by było bardzo wskazane. Myślę, że możemy od razu zaatakować tam Volgrad, póki Kislev jest jeszcze słaby. Mają tylko 5 jednostek, nic specjalnego. Prawie nic nie straciliśmy, 40, nawet mniej niż tam.
splądrujmy, będziemy mieć pieniążki. Jeśli można, oczywiście w tryb obozu i rozwijmy sobie nasze obozowisko do bandy wojowników chaosu. Usunąłem moda Steel Fate and Overhaul, bo przeszkadzało mi dość to mieszane polsko-angielskie tłumaczenie. Ok, dajmy sobie jeszcze jeden do rozwoju hordy. Czas trwania oblężeń miast przeciwnika też jest bardzo spoko. Koszty werbunku minus 3, tutaj przychody splądrowania jest plus 3, też jest spoko, ale na razie nas to nie interesuje, nas za bardzo. Weźmy sobie dla Archaona zabójcze ostrze, albo nawet nie. Przepraszam, zróbmy sobie płonący czerep, może nie, ale płonący miecz ruina. Ok. I myślę, że od razu możemy Wolfgrad zniszczyć. Czaszki na tron czaszek zostały osiągnięte. Obrzędy spaczenia teraz poproszę. Chociaż z drugiej strony to... Nie, koszt werbunku to nas nie interesuje. Jakby coś do morale dawali, to by było spoko. A tak to mogą sobie wsadzić w tyłek. Ok, zobaczmy, co możemy coś innego. Możemy tych grasantów z wielkimi... z wielką bronią. No to zwerbujmy sobie może nawet 3 oddziały, co? Myślę, że tak. Myślę, że będzie ok. 4 oddziały tych psów na pewno przydadzą mi się przeciwko łucznikom. Może byśmy nawet tutaj jednak nie rekrutowali, a bezpiecznie będzie zniszczyć Wolfsgrad. Ok, straty 5, czyli tyle co nic. Zniszczmy, dostajemy plus 4 do rozwoju hordy. To nas bardzo cieszy. Archaon wbił już 4 poziom, więc jest ok. Weźmy sobie podsycenie ognia i kaskadowy płaszcz ognia. Ok, poproszę. No i okej, myślę, że możemy się przejść. O właśnie, bo teraz chyba zniszczone osady, tak? Dają nam tutaj spaczenie chaosu. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest 18 i plus 7%, więc spoko. Tu się zapuszczać na razie nie będę, mają trochę za duże armie. My poziomem też trochę odbiegamy. Więc przejdźmy się teraz do zamarzniętego pomostu. Nasi personlingowie się rozwijają. Może dajmy im nawet trochę pieniędzy. Jeśli tylko się da, oczywiście. Dodaj propozycję. W ogóle mogą zostać wasalem, ale po co, skoro są i tak dla mnie mi oddani i mi nic nie zrobią. Dobrze, dajmy im pieniądze. Nam się aż tak nie przydadzą, z łupienia osad będziemy mieć strasznie dużo pieniędzy, więc na razie inwestujmy w nich. Nie chcę ich na pewno stracić na początku, więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. O, odbili Wolfsgrad, można by się tam przejść z powrotem. Najpierw może jednak zaatakujmy zamarznięty pomost. Zniszczmy ich. Zdobądźmy trochę pieniędzy, trochę expa, zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda. 974, ok. Zyskano poziom, wspaniale. Może coś jeszcze? Nie, nic więcej. Ok, splądrujmy tylko po prostu. Nasi personlingowie na pewno będą mieli lepiej tutaj, jeśli chodzi o zdobywanie tego miasta teraz. Rozwój hordy jak najbardziej i weźmy sobie to zabójcze ostrze. Ok. Będzie tak pół na pół, myślę, tego Archaona naprawdę jest potężnym wojownikiem, więc na pewno się nam przyda. Okej, co tu się dzieje? Aha, że w stanie wojny. A kto to w ogóle jest? To są wargowie, tak? Z tego co rozumiem. Ci takie jakby z drzwiami, czy nie wiem co to jest w sumie. Weźmy sobie w imię Boga Krwi plus 6 do ataku. Stańmy tutaj, może da się rozbić obóz? Da się, wspaniale. Możemy sobie rozbudować teren doświadczalny, ale... Minus 30% do kosztów utrzymania, ale myślę, że byśmy sobie podtrzymali może do tego przeklętego legionu. I wtedy postawili sobie bluźnierczą ikonę. Żeby od razu móc zbudować potem kaplicę wojny. Dokładnie. Najpierw rozwój hordy, potem budynków. A szczerze na początku... Oj, kurczę, zapomniałem, mogłem zwerbować przecież jednostki. No cóż, zróbmy to teraz. Te 3 oddziały, tak? Grasantów z wielką bronią, poproszę. Nasz oddział Barsoningów jest już całkiem zdrowy. Zobaczmy, teraz powinni mieć już pewnie pełną armię po tej turze. Obrzędy spaczenia się udało zrobić. Może minus 15%. Idźmy po kolei jakoś. A wam rozkażmy zaatakować zamarznięty pomost. For Chaos, dokładnie. Przejdźmy się do Wolfsgradu z powrotem. Splądrujmy.
Czy mi się wydaje, czy oni tutaj nic nie mają? Przejęli tę osadę i wyszli. Możemy ją znowu zniszczyć i znowu dostać 4 punkty do rozwoju hordy, co by nie było wcale takie złe. Chętnie bym zaatakował Prag, ale mają tutaj spory garnizon. Znaczy garnizon. Garnizon pewnie wygląda tak z 7 jednostek. 6, 8 dokładnie. Ale 18 od Dmitrija Caryowa, więc myślę, że zrezygnujemy z tego. No to sobie zniszczmy z powrotem tę osadę. I niech rozwija się dalej spaczenie. Mamy już 16%, więc nieźle. Zamarznięty pomost został zniszczony. Myślałem, że przejmiecie, no ale dobrze, jak tam chcecie. Wasza sprawa. Dalej. Nadal sobie nie przypomniałem pytania do was, więc... Niestety przykro mi. Jeśli nie chcę tutaj żebrać o żadne lajki, ani nic takiego, to mnie tam nie interesuje. Jak ktoś, komuś się faktycznie podoba film i faktycznie chce dać łapkę, to nie widzę problemu. Proszę bardzo, ale ja tam prosić o nic nie będę. Tylko powiem, jeśli macie ochotę i chęci, jeśli wam się faktycznie ten content mój podoba, to jeśli byłaby taka możliwość, możecie sobie udostępnić, nie wiem, czy na Facebooku, czy jakimś znajomym, gdziekolwiek te filmy, bo faktycznie kanał jest nowo otwarty, mamy 17 widzów i po prostu zasięg na YouTubie jest taki dość kiepski. Więc mówię, jeśli się wam podoba faktycznie, dajecie te łapki w górę, widziałem, dziękuję wam serdecznie za to. Komentarzy też jest sporo, bardzo, bardzo mi jest miło z tego powodu. Zawsze lubię z wami sobie porozmawiać, posłuchać jakichś waszych dobrych rad. Więc jeśli moglibyście udostępnić, to proszę bardzo, jeśli nie chcecie, nie róbcie tego. To by było na tyle w tym temacie. Okej, okay, Siok Traken jest... A co tutaj mamy? Buntowników czy... Nie, wargowie chyba, zamarznięty pomost. Bogowie spoglądają na hordy i są zadowoleni. Kapryśna jest bowiem natura chaosu. Oko bogów, dochody ze wszystkich budynków hordy plus 15%. I okej, okay, co tutaj mamy? Wargowie, myślę, że możemy sobie z wami porozmawiać. Traktat pokojowy chyba nie będziecie chcieli, oczywiście, że nie. Bo chętnie zaatakowałbym te Siotkraken całe, ale nie chcę też się za bardzo narażać. Was nie mogę tu jakoś, możemy was wysłać na tych... Dlaczego nie mogę? Celem koordynacji działań wojennych musi być wroga osada lub lord. Rozumiem. Czyli jakbym z wami porozmawiał, dołącz do wojny. Przeciw. Krakadrak. Powodzenie niskie. Szkoda. A oni są z nami w stanie wojny. Okej. Okay. No to nie wiem. Volksgard znowu sobie odbudowali. Może byśmy postawili tutaj tak. O, możemy dokładnie przeklęty legion postawić. Poproszę. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Nadzór mrocznych bogów, wspaniale. I teraz rozwiniemy sobie powab mrocznych obietnic. Sztandar zagłady, dyscyplina plus 5 dla jednostek grasantów, doświadczenie plus 2 dla werbowanych grasantów, prędkość plus 10% dla jednostek ogarów chaosu, dla jednostek grasantów i zasięg plus 5 dla jednostek jazdy grasantów. Znoszenie posągów zniszczenia daje przychody z łupienia osad plus 20% i to nas właśnie interesuje. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, właśnie liczyłem na to, że zamarznięty pomost, kurczę, przejmiecie. Ale widzę, że wam się to jakoś nie uśmiecha. Mamy tutaj dwie armie chaosu. Może byśmy skierowali ich właśnie tam. Chociaż z drugiej strony nie. Poczekajmy jeszcze turę albo dwie. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Możecie od razu mi powiedzieć, bo nie mam zamiaru nagrywać tego, tej kampanii chaosu tak na zapas. Będę nagrywał mniej więcej 1-2 odcinki dziennie i korzystał z waszych komentarzy, z waszych porad. Za dużo chaosem nie grałem, więc nie wiem, jakie byście tam sobie ewentualnie życzyli budynki, może jakieś jednostki. Chcielibyście zobaczyć, nie wiem, dziką mantykorę chaosu, pomioty chaosu lub jakieś trolle opancerzone może. Rycerze chaosu z kopiami na pewno będą wspaniali. Mi się marzą wybrańcy z halabardami, to jest wiadome. Okej, okay, tutaj to wygląda, mamy rydwany. Rydwany też są całkiem spoko, więc można by w to zainwestować. Potem mamy olbrzymy, za 7 aż punkt kosztu nadwyżki ludności. Mamy szagoty smoczych ogrów i to na pewno zrobię. Mamy smocze ogry, są jednostki przeciwko ze skutecznością wzmożoną przeciwko dużym wrogom. I właśnie, zobaczmy, co ci wargowie będą robić. Okej, okay, nic. Wspaniale. Trochę mi się nie podoba, że ten obóz Bersonlingów jest tak zdany sobie po prostu samemu sobie. Myślę, że wyjdźmy sobie z tego trybu. Wejdźmy do Siotkraken.
i spróbujmy tu okrążyć. Mamy na to 6 tur. Przydałby się na pewno poziom, przynajmniej jeden. Albo wiecie nawet co? Zrezygnujmy z oblężenia i przejdźmy się gdzieś tam kawałek w stronę Siodkraken. Karakadrak, przepraszam. Wtedy ta armia powinna podziemną drogą, mam nadzieję, przynajmniej przejść do Krakadrak. Wtedy mógłbym sobie na spokojnie, właśnie, dokładnie tak, Siodkraken. Siodkraken, o, dokładnie tak się nazywają. Zasadka odkryta, Surta Ek. Wiecie co? Chyba będziemy musieli pomóc naszym ziomeczkom z plemienia Bersonlingów, bo widzę, że stracili całą armię. Dajmy im od razu pieniądze. Niech coś tam sobie odbudują. Ofiaruj daniny 1437 pewnie. Na pewno nie chcę ich od razu tracić na początku kampanii, a jest to czasami możliwe. Więc właśnie, okej. Okay. Także ja tym akcentem kończę ten odcinek. Dzięki za uwagę, dzięki za wszelką pomoc, jakiej mi udzielacie, komentarze i w ogóle. Żegnam się z wami, do zobaczenia w tym odcinku. Cześć!